Od ubiegłego piątku w ratuszu oglądać można wystawę sztuki naiwnej i Art Brut. Pokazane są prace Edwarda Sutora, Nikifora, Marii Wnęk, Antoniego Krzystyniaka, Karola Kostura i Herutka. Wystawę otworzył burmistrz Nowego Targu Józef Rams. Kiedy w pierwszej połowie ubiegłego roku wyższy urzędnik rządu cesarsko-królewskiego z Wiednia wizytował cyrkuł sądecki, to w swoim sprawozdaniu z Nowego Targu napisał, że nowotarzanie wykazuje dziwnie małą dbałość o swoje pamiątki. I tak mniej więcej się to też zanosiło w stosunku do budynku, w którym jesteśmy. Nie wiadomo zresztą, kiedy dokładnie powstał. Potem przez pokolenia pełnił funkcję magistratu, był ośrodkiem administrowania miasta, a potem ze zmianami administracyjnymi popadł w ruinę i został opuszczony. I gdyby nie stał na środku rynku, to pewno stałoby się z nim to, co z szeregiem innych tego typu budynków, to znaczy zastąpiono by go czymś nowoczesnym, jak uważano 20 lat temu z fabryki domów i w takim budynku bylibyśmy widzieli, ale miał szczęście ten budynek, że stał na środku miasta i zapadła decyzja o jego remoncie, tak ogólnie pod hasłem biblioteka. Kiedy zmieniły się władze, no Rada Miasta podjęła decyzję, że budynek po remoncie powinien pełnić funkcje reprezentacyjne na dole, sale reprezentacyjne również służące jako sale ślubu Urzędu Stanu Cywilnego, a na górze muzeum. Dół rozpoczął już działalność tak mało oficjalnie, pierwszymi ślubami, bez specjalnej uroczystości i odbyło się spotkanie z szerokim przekrojem społeczeństwa burmistrzów, z szerokim przekrojem społeczeństwa Nowego Targu. Dzisiaj weszliśmy na górę. Tu będzie siedziba muzeum, które znakomicie się ukryło w podziemiach na pierwszym piętrze kamienicy Herca. Jeśli będzie tu, to chyba nie będzie żyło tak spokojnie jak do tej pory. Od czasu do czasu ktoś wpadnie zobaczyć eksponaty, tym bardziej, że jest parę rzeczy ciekawych. Niejako wyprzedzająco przeniesienie muzeum zorganizowano tą wystawę. Mnie jako administracji zostaje tylko podziękować autorom wystawy za organizację Państwu, za przyjęcie zaproszenia i przybycie, a stronę merytoryczną zostawiam fachowcom.